czego chcesz? No właśnie... Dom będę stawiał. Dom? Gdzie? Na starym miejscu. Tylko, że dom będzie większy, ceglany. Kamień na podmurówkę potrzebuję. Z kamieniem u nas ciężko. To pytanie takie zasadnicze, dlaczego takie seriale o takiej wrażliwości, o takiej poetyce już nie powtórzą się dziś, jesteśmy jakby nasi filmowcy, jak nasi... Znaczy, ostatnim takim serialem, który widziałem o takich właściwościach, jak pan mówił, to jest serial Artyści, Strzępka z Dymis. Ale to jest najnowszy serial telewizji polskiej. Ale myślę, że już takiego serialu nie będzie. A serial powstał taki, jaki chce widownia. Chce widzieć Andrzeja Leskura, który się wygłupia i jest w dobrej marynarce. I gra fajnie, ale w ogóle nic nie, to nie znaczy. Jest to nic nie znaczy. Andrzej jest tutaj, pozdrawiamy cię, Andrzej. To jest singielka, tak Andrzej? Tak, na noże i... Na noże nie, singielka, ale no, są takie seriale, w których ja też biorę udział, jak nie wiem, no, Prawo Agaty i tak dalej, a to wszystko jest takie... Nie takie jak Papieres i... Nie może być tak. Nie. W kościelnym kamieniu umie dość kamienia. Ksiądz na kościół trzyma. Ale ty radą parafialną rządzisz. Nie ode mnie to zależy. Od ciebie. Od ciebie, a jak nie chcesz, żeby od ciebie, to może być ode mnie. No. Stoi. Trza mi będzie z księdzem pogadać. Ludzie chcą mieć przystojny facetu, dobrze ubrany. Ukryć się zawsze w willach. No zrobiliśmy taki teraz serial pod tytułem Berger. Ale jest trochę inny. Ale też gdzieś tam ociera się tego. Ja sobie tam załatwiłem. I tak dalej. Paru rzeczy. Nie mam nikomu za zło. Cesiek Muraski, pozdrawiam cię serdecznie, Wrocławiu, pamiętam, jest ciężko, ale mam nadzieję, że ty będziesz miał rację.
doktor! Kobieta mi zachorowała. Śpi. Poczekajcie, jak przyjdzie do ośrodka. Nie mam czasu czekać, żona mało przytomna. O, jak tu przychodzicie, to wszystkie są nieprzytomne albo umierające. A w południe to do roboty wychodzą. Nieprzytomna jest. Zbudźcie go, albo ja go zbudzę, ale krutafik, tak go zbudzę, że się chałupa zatrzęsie! Ty mi to nawet do chłonia krutafik suj! A potrząsać to se możesz swoją teściową albo chałupą, jaką będziesz miał! A nie tak, nie wiem, czasem, no nie krytykował tego swing dzisiejszego, że o, co to ma być, za ostro, albo... Były jakieś, niepoprawnie polityczne to nie jest, ale to jest dla niektórych niepoprawny tekst społeczny, tak? Bo to z polityką nie ma nic wspólnego, ale na przykład Jola, no chodź tu do nas na chwilę, podejdź, bo tu robimy taki program, fajnie. Jola tu przyjdzie do nas i na przykład Jola ma takie spodnie, Jola tu stać się przed kamerą, Jola ma takie spodnie, o, podarte, ale to w ogóle, o, tutaj, jakby ktoś podróż, Jola gra w swingu i no to tylko dlatego ten tekst może być jakiś niepoprawny, ale poza tym politycznie jest bardzo poprawny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na razie. Co takiego? Żona wyszła za swoją potrzebą i zemdlała na podwórku. Tak z niczego? A wieczorem zdrowa była? Nie, ale żeby tak. Teściowa mówi... No co gadaj pan? Teściowa mówiła, że w ciąży jest i od 3 dni krwawi. Nic mi nie powiedziały, tylko chodziły na różankę do Gruszkowej. Biegnij pan na posterunek i dzwoń po pogotowie. Zaraz tam u was będę. Panie doktorze, teraz to skomli, a zapomniał jak za krytykę łapał. Porucznik, cholera jedna! Niech mama tak nie mówi. Nie o niego tu chodzi. Widzę, Jasiek, żeś ty o tej Zośce nie zapomniał. Może. Może i nie zapomniałem. Nie, to jest taki dowcip, to jest taka historia o grupie znajomych, o facecie, który jest jak ma pewną obsesję swego życia, na temat swojego życia erotycznego, że tak powiem, i uważa, że coś mu nie wyszło, przeczytał coś gdzieś, też jakby to znak czasu, że czytamy, siedzimy w internecie, ktoś coś napisał, zobaczyliśmy jakieś zdjęcie, mówi, o cholera, może zrobić tak, jak to jest w tym internecie, zmieni moje życie. No i mniej więcej to jest o tym gościu, który tak bezkrytycznie podchodzi do tego, co mu przynoszą te media społecznościowe, które dotykają każdego z nas codziennie. Nie? I on tak przez to, bez zastanowienia, no i to się tak wszystko zestało. Zezwolenie na przejazd jest? Mam w dupie zezwolenie. Jak tu w dupie? Jestem lekarzem. Wiozę cudem zdobyte meble do szpitala Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Oni nie mają tam gdzie tyłku położyć. Rozumiecie, kolego?